Adelaida, to się boli. Halo. Andzia, Andzia, natychmiast wracasz mi do domu. Ale już. Nie dyskutuj ze mną. Jo, no, jak ja cię przeproszę, to ty na uszach staniesz, wiesz? Ja ci dom przeprosza, ty. Co że nie jest? Ja nie jest dżentelmen. Dziołcha, ty się chyba jeszcze w życiu nie widziała, że... Jak do Kelen? Co na zawsze? A na zawsze wyjeżdżasz, tak? Jako ciotka Felicja, ta Sosnowca? A co ona od... Andzia, co ta ciotka? Halo? Tak, tak już jest. A to jedź se w pieruny, do Köln. Na zawsze se wyjeżdżaj. Co ty myślisz, że co? Że jak ciebie nie ma, to co? To ino, siednąć i płakać, tak? Wcale nie, coś... Ja się herbaty nie umiał nawet zrobić. Jeszcze obejrzysz, jak ja się herbata umiał zrobić. Kto mi dosypał soli do herbaty? O nie. Becik, co się stało? Cześć, Zbyszek, cześć. Nie gniewaj się, nie mam czasu, lecę po Andzia. Po Andzia, ale dokąd? 15:07 ma pociąg do Köln. Ale Becik, to... Nie ma ale, chłopie, wszystko po tym. Ona robi dużo lepsze herbata, wiesz? Ale Becik, jest 15:15 już. Która? 15:15. No widzisz, zaś mi się spóźnił, nie? No, to koniec, no. Która jest? Już jest 15, nawet 16. No widzisz. Bercik, no mów, co się stało. Nic. Ty, spójrz na mnie. Jesteśmy kumple z wojska, czy nie? No i co? A pamiętasz, jak staliśmy na warcie, jak wypiliśmy wtedy 4 flaszki? No, pamiętam, 4 tygodnie paki. A pamiętasz, co ci wtedy powiedziałem? No wtedy, co na to rozstawiło te Pershingi w Niemczech, pamiętasz? Pamiętam, że jakby taki Pershing na mnie leciał, to ty mnie zasłonisz własnym ciałem. Tak jest. No i koledze z wojska możesz powiedzieć wszystko. No, mów, co się stało, mów. Powadził, jak się z Andzią. Oj, daj spokój, Bercik, no nie pierwszy i nie ostatni raz. Ale tym razem to już na poważnie. Wyjechała do Köln. Co, znowu? Zabrała z sobą rzeczy? Nie. Ale posyła mi tu ciotka Felicja, żeby dogadać szczegóły rozwodowe. Czekaj, zaraz. Jak to? Ty z ciotką? W ogóle musimy zacząć, skąd ta ciotka? Nigdy mi o niej nie mówiłeś. A co za różnica? To jest siostra pierwszej żony tatusia Andzi, wiesz? Ona mnie, Zbyszek, nigdy nie lubiła. Taką arystokratka. Arystokratka ze Śląska? Nie ze Śląska, ino z Sosnowca. Mieli majątek za Bugiem, a potem ich tu przesiedlili. Teraz mieszka w Sosnowcu, rozumiesz? Aha. Ci godu, ona mnie nigdy nie lubiła i zawsze chciała, żeby Andzia mnie zostawiła. Ale dlaczego? A bo z Sosnowca. Nie rozumiesz tego? No mówię, że z Zabuga. Och, co za różnica. No, Bóg, Brynica, jedna okolica. Jakby ona była porządno, to ona by się osiedliła z naszej strony rzeki, wiesz? Za to Andzia we wszystkim ją sucho. Jak to we wszystkim? We wszystkim. Kiedyś i powiedziała, że kawa się nie pije w szklonkach, to Andzia mi nawet piwo do filiżanki loła. Czekaj. Bardzo dobrze, no to mamy szansę. Szansę? A kiedy ona ma tutaj być? No dzisiaj, za pora godzin. Chodź. Halny wywioł. O! Gornek jest, ale do jedzenia za wiele nie ma. Leci, to jest dobre. Spaghetti. A co to jest? Gęś, żeby ją zapychać kluskami. Polejesz roztopionym serem, sosem pomidorowym i będzie ekstra. Nie, to nie ma sensu. Leci, tyle razy ci mówiłem. Skoro Andzia słucha się tak tej swojej ciotki, to musisz pokazać, że jesteś inny. Rozumiesz? Inny niż byłeś kiedyś. Że dorosłeś, zmądrzałeś. No, a przede wszystkim musisz ją przyjąć godnie, jak arystokrata, rozumiesz? Jo, arystokrata, w dekel ci pizło. A co to? Myślisz, że arystokraci to kto? To też takie same berciki jak ty. No tylko, że więcej... Nie wiem, no. Ale Bercik, jak nie spróbujesz, to się na pewno nie uda. No co ci szkodzi? Najwyżej razem polegniemy. Nic nie ryzykujesz. Dziękuję ci, Zbyszek, tyś jest prawdziwym moim przyjacielem.
Szkoda troszkę, że ty w tej Warszawie mieszkasz, ale... No dobra, dobra. Najważniejsze, że mamy spaghetti. Spaghetti to za mało. Do ciotki za mało. Musi być zupa. Zupa? No. Czekaj, no. Gdzieś widziałem... O, jest. Co? Chciałeś zupy, jest zupa. To ma być zupa. Tak. To jest rosół w kostkach, rozumiesz? Lejesz do filiżanki, a na drugie spaghetti i obiadek sam raz jak dla arystokracji. Myślisz, a nie schaftuje się. Po tym? Voilà. Nawet sam książę Radziwiłł po tym się nie schaftuje. Dawaj, mieszaj to. To się ma rozpuścić. Tak. Mieszą, mieszą i mieszą. Nic. No, myślałem, że to będzie prostsze. Poczekaj. O, to piszą, że trzeba dolać pół litra wody. A no to widzisz, zaraz trzeba było tak godać. Za mało wody mamy. Za mało? To jest pół litra. No. Myślisz, że już będzie gotowe? Myślę, że tak. Spróbuj. Spróbować? Mhm. No jak? Kranowa. Kranowa? A to może jeszcze poczekajmy. Niech przesiąknie. I co? Jest zupa! Wiesz, że nie. Nie? No, jadłem parę zup w swoim życiu. No i co? No, ale ta jakoś inaczej smakuje. No, jak nasza smakuje? Jak kranowa z odrobiną magii. Pokosz. Przecież takiego czegoś ciotce nie możemy dać. A ja bym może dawał. Ale to jest arystokratka. Widzisz, dzisiejsza arystokracja musi być twardsza niż kiedyś, rozumiesz? W obozach siedzieli, w więzieniach. Ale przecież to jest zimne. Czekaj, czekaj. Czekaj. Ale z nas osły. Co? To piszą, że musi być pół litra wrzątku. Rozumiesz? To ma być wrzątek, to trzeba zagotować. Wylewaj to, jedziemy od nowa. No jasne. O. Wiesz co, tu jest napisane, że ma być równo pół litra. To co? No jak to to? No trzeba odmierzyć równo pół litra, bo inaczej cała zupa na nic. No jak my odmierzymy pół litra? Nie, nie, no nie damy rady chyba. Zaraz. Mam. Co? Ty gotuj te spaghetti, a ja zaraz wracam. To gotuj, ja w porządku. Proszę bardzo, gotujemy szpagety. Ecik, co? Mam. Co, Boże? Pół litra. Coś ty zwariował teraz? No co ty? No przecież potrzebujemy miarkę, nie? Równe pół litra. Przelejemy i jest miarka. Ale ty, może łeb. Jasne. Ty, a do czego to przeloć? A może... O, może do garnka. Nie no, gorzoła w gorczku trzymać. Czekaj, coś ci tu ma. Przelej do tego. No dobrze. Ty, ale ostrożnie, żeby się ani kropelka nie zmarnowała. No dobrze, dobrze. Tylko nie stój tak nade mną, bo mi się ręka trzęsie. Lepiej pilnuj makaronu. Dobra. Zbyszek! Zdrada! Co mi straszysz? No, no patrz! Ktoś no nutli dosypał. Kto? Nie wiem, na pewno Andzia. Co ty bredzisz? Godą ci ona zrobi wszystko, żeby mi zrobić na złość. Berci, ale jakim cudem? Przecież jej nie ma od 3 godzin. Nie wiem, jakim cudem. Wiem jedno, że jakże sypał, to było tego tela, a teraz będzie za chwilę, no kurczę, po kuchni będziemy gonić. No. Ej, no co ty, no. Tyle, ile wsypałeś, tyle musi być. Kiedy ci prawia, że jakże wsypywał, to było dotąd, a teraz mamy tego z 5 kilo, no. No to co się martwisz? Że jest więcej? I oto czuję, że to jest jakaś gorolsko sztuczka. Tak jest. Pokosz. Oczywiście. Gorolski makaron, a nie nasze nudle.
Oj, Bercik. Co my z tym zrobimy? Co ty się martwisz? Przecież ci mówiłem, że arystokracja ostatnio się sporo wycierpiała. I co z tego? A to z tego, że należy jej się większa porcja, nie? Tak? O, Bercik. Gotowe. No i mamy miareczkę. Jak marzenie. No, lejemy. Lej. Bercik, obiadek gotujemy będzie jak la marzenie. Szef kuchni, Zbynio gwarantuje. Poczekaj, jak to się przebiorę, zaraz ci pomogę. Bercik, no co jest? Nic. Zobacz, już będzie dobrze. Chyba nie. Oj, ty w ogóle nie myślisz pozytywnie. Będzie dobrze. Przez żołądek do serca ciotki. Zbyszek, tu nie o to chodzi, zrozum. Ona jest z wysoka, a jo jest z niska. I choćby nie wiem, czy mi dziób zapychał, to mnie nie polubi. Chyba, żeby się inaczej zachowywał. Ale jak? Jak nie jo. A jak kto? No właśnie, jak arystokrata. Bercik, no to co cię szkodzi zachowywać się jak arystokrata? No weź się zachowuj. No Bercik. Au revoir, pardon, bonjour, madame, tron du pont, autretoir. No co? Zbyszek, jo się za bardzo przyzwyczaił do tego, że jo jest Bercik, a nie jakiś tam parlez-vous tam pardon czy coś. No tak, ale walczysz o Andzie? No walczysz, tak? No tak, ale no przecież ciotka w życiu nie uwierzy, że Bercik arystokrata, koń by się uśmiał. Chyba ty. Co chyba ja? No, wiesz, bo ciotka zawsze marudziła, że moje kumple to same lumpy. Czekaj. Co czekaj? No, Bercik, no, że niby ja arystokrata? Nie, no weź przestań, no, spójrz na mnie, no to wyglądu się nie da zmienić. Hrabią to się trzeba urodzić. A właśnie, że się do zmieni. Nie, jeśli sądzisz, że ja w tym przywitam twoją ciotkę. Wlazuj, popatrzymy. Zbyszek, bomba! Aleś ty fajny! I co? Ja mam w tym chodzić przy twojej ciotce? A nie, zapomnij. Zbyszek, pamiętasz, coś powiedział w wojsku? Pamiętam. Właśnie leci na mnie Pershing. No, i pamiętaj, możesz się zachowywać jak hrabia. Nie używaj słów, rozumiesz? Tak, no. Hrabia, padł mi w oczy. Hrabia, żeś jest hrabia. Jestem hrabia, jestem hrabia. No, pamiętam. Ale Bercik, ty się nie denerwuj. Nie, ja się nie denerwuję. No. Ja się nie denerwuję, a to ty się nie denerwuj. Opie, ty się lepiej nie denerwuj i pamiętaj, musisz być delikatny, subtelny, rozumiesz? Nie tak jak zawsze. Pamiętaj, hrabia, żeś jest hrabia. No, jestem. No. Ale pamiętaj, że chodzi o Andzie. Pamiętam. No. No. Zaczęło się. Idę. Witam, ciotko, cioteczko. Dzień dobry, mój kubercie. O, mądrze, ależ ja miałam podróż. Żeś mi trefatiny. Och, a w tych waszych tramwajach nie przymierzając gorzej niż w czworakach. Aha, a u was w Sosnowcu to co? Złote tramwaje i porcelanowe siedzenia, tak? Pardon? No nie jest Godomino, że bardzo lubię Sosnowiec. Słuchaj, Hubercie, czy jesteśmy aktualnie tutaj sami? Czy też może jest tutaj z nami któryś z tych twoich takich źle ułożonych tych, no jak to ty ich nazywasz? Kumpli. Co? A nie, skąd? Ciotko już jest zupełnie innym człowiekiem. Nie ma mowy o czymś takim. Za chwilę będzie miała ciotka okazja poznać kogoś wyjątkowego. A. Proszę wlazować do środka. A specjalnie do ciotki przygotowałem łobiot. A na razie pozwól ciotko, że przedstawię. To jest mój kamrat, hrabia...
proszę Szczycki, bardzo mnie miło. Panowie mają tutaj teatr? Ale skądże znowu? Bardzo się przyjaźnimy z Hubercikiem. Znaczy z Hubertem, madame, poznaliśmy się u mnie w pałacu. No to ja skoczę po łobiot. Ależ nie kłopot się, drogi Hubercie. Zrobię to raz, dwa, au revoir. Może się, ciotka, się dzie. Mój Hubercie. Co? Czy ty lubisz mężczyzn? Lubię. Zależy jakich. Na przykład Zbyszka, hrabiego Zbyszka, to lubię bardzo. No tak, teraz wszystko rozumiem. A co też wy możecie rozumieć? Mój Hubercie. Zdajesz sobie chyba sprawę, że jestem tutaj na polecenie tej biednej, nieszczęśliwej Anny. Ale momencik, czemu zaraz nieszczęśliwej? Właśnie dzisiaj dokładnie zrozumiałam czemu. O, on wie, Kelot. Proszę uprzejmie, s'il vous plaît, madame. A może walniemy po lufce, jak arystokrata z arystokratką, co? Pardon? On chyba gada o alkoholu. Nie. Mam bardzo słabą głowę. No chyba nie chcecie, żebym mam tutaj zaczęła śpiewać. To ja się oddalam, s'il vous plaît, aby się udać. Au revoir po makaron. Właśnie mon tamten Zbigniewie, oddalaj się, pierony. No. Trzeba przyznać, że masz bardzo interesujących przyjaciół, mój Hubercie. No, widać, że hrabia, nie? Co? Tak, hrabia, widać. A wiesz, pracowałam kiedyś w takim domu dla łąkanych i spotykałam tam pełno podobnych hrabiów. No tyle, że mieli bardziej inteligentny wyraz twarzy. No cóż, zawsze uważałam, że prawdziwy obłęd wymaga jednak trochę inteligencji. O, bardzo dobry bulion. Smakuje wam. Wyśmienity. Magnifik. No, czegoś cię jednak ta biedna Andzia nauczyła. Mój Boże, zawsze jej powtarzałam, no taki mezalias. No, ja jej też zawsze powtarzam. Ciociu, ciotko, to nie jest tak do końca, jak to Andzia powiedziała. To nie jest tak do końca. No może jo jest i mezalians, ale jo ją kocham. Bardzo dobry bulion. Ciotko? No co? Bardzo dobry bulion. A w ogóle... Dobrze mi tu z wami. A nie ma tam jeszcze trochę tego bulionu? A nie ma problemu, zaraz każę hrabiemu Zbysiowi przynieść ciotce bulion. Merci, mon cher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. No więc tak, ciotko, jeżeli chodzi o Andzia... O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. No jak, super jest. Ty, coś ty jej wlął do tego rosołu. Ja? Nic. No, patrz. Miarka, wszystko jasne. Czyś ty tam wszystko wlął? No, starałem się. Tyle, ile się zmieściło. No to jest jasne, wszystko już wiemy, o co chodzi. Narumbali mnie ciotka. No, ale taką kropelką. Słyszałeś, powiedziała, że ma słaby łeb. No co ty? Ty, a może to i dobrze? Jest w nastroju, może da się przekonać co do Andzi. A ona chce jeszcze więcej tego bulionu. No i bardzo dobrze. Leci, kuj żelazo, póki gorący. No, dobra. No, napije się tego bulionu, to może ci to Andzie sama przeprowadzi. Dobra, ja idę, a ty gotuj. Już ja jej ugotuję, nie martw się.
Tańczyć tak powoli. Pardon? No, ten menuet jest beznadziejny. Nawet orszak pogrzebowy zasnąłby na cmentarzu. Ja nie jestem jeszcze taka stara. Ja chcę tańczyć. Tak, tańczyć. A przed chwilą, ciotko, żeście powiedzieli, że niedługo umrzecie. A teraz chcę żyć, rozumiecie? Żyć! Proszę bardzo. Będzie robisz kapitalny bulion. Pierunie! No co ty robisz? Wracaj do niej szybko, teraz wszystko załatwisz. Jurzek załatwił. Naprawdę? Powiedziała, że Jo jest super facet. Tyś też jest super facet. A Andzia jest głupio, że od nas odeszła. Zbyszek, udało się, daj pyska. No, a widzisz, miałem świetny plan, co? No wracaj teraz do niej szybko, wszystko załatwisz. Ona chce jeszcze bulionu. Już się robi, już się robi. Cudownie! A wiesz, nawet ochmistrz Przytrasiński nie robił takiego bulionu. Kupciu, kupciu, ty mi musisz dać przepis. O! Halo? Andzia! Andzia, skąd dzwonisz? Z pociągu. Tak? No? Jest, jest ciotka, oczywiście, że jest. Już ci ją dową. Ale się zdziwisz. O, jak się zdziwisz! Ale się zaraz zdziwi, obejrzysz. Ciotko, już. Chodź, moment, już jest, proszę bardzo. Dawaj. Powiedzcie jej, że jest głupio. Powiem, ci się nie ma. Andzia? Ale ty się zdziocho głupio? Tak, dobrze słyszałaś. Głupia. Twoje chłopaki robią taki fantastyczny bulion, a ty... Co? No to jedź. A pewnie, jedź sobie do tego Köln. Jedź i nie wracaj. Nie, zaraz, ciotko, co byście jej powiedzieli? Jak to co? Zgłupia, bo jest. A co? No, odbijany! Ale przecież, ciotko, wyście powiedzieli, żeście zmienili zdanie na mój temat. No, zmieniłam. I Ospisiu też. Jesteście chłopaki w dechę. Ale to i kozaliście ich zostać, Köln? A po co nam ona? Sami sobie damy radę. Ja już zdecydowałam. Zamieszkamy tu razem. We trójkę. Co? We trójkę? Tak, ja mam już dosyć tych sztywniackich hrabów. Wy to co innego. Wy jesteście faceci z jajami. No a teraz muzyka i damy czadu. Wiesz co? Piękny pomysł żeś miał, piękny. Rany boskie. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami.